Witam Was w czwartym filmie ze szkicami rozwiązań zadań finałowych 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów. Dzisiaj zadanie geometryczne, ostatnie z dwóch zadań geometrycznych, trochę w innym stylu niż zadanie drugie o trójkątach, zresztą ocencie sami. W sześciokącie wypukłym ABCDEF kąty wewnętrzne przy wierzchołkach B, C, E i F są równe. Ponadto spełniona jest równość AB plus DE równa się CD plus FA. Wykaż, że prosta AD oraz symetralne odcinków BC i EF mają punkt wspólny. Oznaczmy przez P punkt przecięcia prostych AB i CD oraz przez Q punkt przecięcia prostych DE i FA. Ponieważ miara kąta ABC równa się miara kąta BCD równa się miara kąta DEF Równa się miara kąta EFA, więc również miara kąta PBC równa się miara kąta BCP, równa się miara kąta QEF, równa się miara kąta EFQ. Zatem trójkąty BCP oraz EFQ są trójkątami podobnymi, równoramiennymi. W szczególności oznacza to, że miara kąta BPC równa jest mierze kąta EQF. Równości BP równa się CP oraz EQ równa się FQ, w połączeniu z AB plus DE równa się CD plus FA, prowadzą do AB plus DE plus BP plus EQ równa się CD plus FA plus CP plus FQ. Czyli AP plus DQ równa się DP plus AQ. Ostatnia równość oznacza, że w czworokąt wypukły APDQ można wpisać okrąg. Oznaczmy środek tego okręgu przez I, a jego punkty styczności z bokami AP, PD, DQ i QA odpowiednio przez K, L, M i N. Symetralne odcinków BC i EF. Są odpowiednio dwusiecznymi kątów APD i AQD, przechodzą więc przez środek okręgu, czyli przez punkt I. Aby zakończyć rozwiązanie, pozostaje wykazać, że punkt I leży na prostej AD. Skoro IK równa się IL równa się IM równa się IN oraz miara kąta KIL równa się 180 stopni. Minus miara kąta KPL równa się 180 stopni minus miara kąta MQN równa się miara kąta MIN, to trójkąty KLI oraz MNI są przystające na podstawie cechy bok-kąt bok. Stąd KL równa się MN. Co w połączeniu z faktem, że czworokąt KLMN jest wpisany w okrąg, oznacza, że jest on trapezem równoramiennym. Ponieważ AK równa się AN oraz DL równa się DM, więc punkty A oraz D leżą na wspólnej symetralnej odcinków KN i LM. Na tej symetralnej leży również punkt I, gdyż IK równa się IN oraz IM równa się IL. Zatem punkty A, D, I leżą na jednej prostej. Co kończy rozwiązanie zadania. Do zobaczenia w następnym, ostatnim filmie z serii finałowej 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów.